Witam serdecznie. W tym module przedstawię dobre praktyki, którymi warto podążać przy okazji rozpoczynania projektu. Przyjęcie odpowiedniego systemu od początku prac jest ważne z uwagi na konieczność kontroli i utrzymania porządku w procesie realizacji inwestycji. Wyznaczenie kolejności zadań związanych z realizacją inwestycji, czyli innymi słowy doszczegółowienie harmonogramu prac, jeśli oczywiście wymaga doszczegółowienia. Wyznaczenie sposobu bieżącej kontroli... Istotnym jest tutaj podzielenie poszczególnych etapów na jak najmniejsze działania i określenie, kto jest za co odpowiedzialny. Tutaj najlepiej wskazać imię i nazwisko osoby, do kiedy zadanie powinno zostać wykonane. Dalej zorganizowanie członkom zespołu dostawcy szkolenia z zasad panujących na obiekcie. Jest to dość istotny punkt, który nie powinien zostać pominięty. Dodatkowo osoby będące po stronie inwestora, poświęcenie czasu przez dostawcę na obserwację i dokładne zrozumienie, jak system działa, zanim jakiekolwiek prace w projekcie zostaną rozpoczęte. Wspomniana wizyta referencyjna często wykorzystywana jest w sytuacji, gdy klient chce wykonania czegoś w miarę powtarzalnego.